27 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2012 rok. Na sesji nie zabrakło również innych tematów. Dużym echem odbiło się wystąpienie Konrada Węcławskiego, który wygłosił oświadczenie. Konrad Węcławski, były prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego, odniósł się do wypowiedzi Jarosława Stawiarskiego zamieszczonej na portalu Kraśnik Nasze Miasto. Według słów pierwszego zastępcy burmistrza, przyczyną odwołania Węcławskiego z funkcji prezesa KPM w 2011 roku były słabe wyniki finansowe oraz błędy w zarządzaniu. Wypowiedź ta jest celowym kłamstwem, które narusza moje dobre imię. Konrad Węcławski swoje odwołanie ze stanowiska komentuje tak. Decyzja o pozbyciu się mnie ze stanowiska zapadła zaraz po nominacji. Dlaczego zostałem powołany na prezesa spółki? Czy tam miałem utonąć, jak mówił Stawiarski? Jeśli tak, to przetrwałem plan utopienia mnie. Przetrwałem też pożar, który wybuchł w siedzibie spółki kilka dni po rozpoczęciu zleconej przeze mnie kontroli finansowej. Moim zdaniem pożar nie był dziełem przypadku, a późniejsze wydarzenia jasno wskazują, kto mógł za nim stać. Na zadane przeze mnie w czerwcu 2011 roku pytanie, dlaczego moja umowa nie będzie przedłużona, zastępca burmistrza, pan Dżugaj, odpowiedział: nie, bo nie. Burmistrz Włodarczyk na ten temat nie wycedził ani słowa. Na następne pytanie, kto wydał rozkaz odwołania mnie, Włodarczyk nie odpowiedział, ale jego milczenie i zakłopotanie wskazywało jednoznacznie na Stawiarskiego, który był wtedy posłem. Zapytaliśmy więc audytora zewnętrznego, który w 2011 roku przeprowadzał kontrolę w spółce KPM, jak wyglądała współpraca z ówczesnym prezesem Konradem Węcławskim. Zauważyliśmy właśnie takie duże zaangażowanie nowego zarządu, porządkowanie, pewien takie naprawcze działania, które przynosiły efekty. Także duże zdziwienie moje budziło nagle takie w maju właśnie zakończenie współpracy tutaj z prezesem, który wykazał duże zaangażowanie i można powiedzieć uporządkował tą spółkę. Jeżeli Konrad Węcławski wykazał się zaangażowaniem i kompetencją w prowadzeniu spółki, co mogło być przyczyną jego odwołania? Sam zainteresowany sprawą tłumaczy tak. Myślę, że zbyt wielu ludzi zauważyło, że zachodzą zmiany, na które wielu ludzi czekało. Do mnie docierały oprócz sygnałów niezadowolenia, nieakceptowania jakichś rozwiązań, było bardzo wiele głosów zadowolonych. Tych, którzy uważali, że moje działania są słuszne, skuteczne i idą we właściwym kierunku. Myślę, że to spowodowało reakcję pewnego zagrożenia u zastępcy burmistrza, którego faworytem jest burmistrz Włodarczyk i oni uznali, że jestem konkurentem, którego należy natychmiast wyeliminować, żeby w przyszłości nie stanowił jakiegokolwiek zagrożenia politycznego. Nigdy nie uzurpowałem sobie takiego prawa, natomiast jest to pewne wyobrażenie, które spowodowało mechanizm rozpoczęcia i doprowadzenia do niszczenia. Pomówienie, o którym wspominałem na sesji, jest kontynuacją tego. Po 2 latach usiłuje się dorabiać zupełnie fikcyjne uzasadnienie do sytuacji, która nigdy nie miała miejsca. Są to kłamstwa, insynuacje. Jest to wynikające z ignorancji, ze złej woli, tak jak powiedziałem, wobec których nie mogę być obojętny. Jarosław Stawiarski całą sprawę skwitował argumentem, którym już nieraz się posługiwał. Jest mi bardzo przykro, ale ci dwaj panowie, pan Węcławski, pan Madejek, to są ludzie chorzy z nienawiści. Dziękuję. Zaraz po zakończeniu jego wystąpienia doszło do pewnego incydentu. Otóż jeden z niezadowolonych z obecnych rządów w mieście mieszkaniec postanowił głośno wyrazić swoją opinię. Panie, drodzy państwo, proszę o zachowanie spokoju, bo będę musiał przerwać obrady sesji. Drodzy państwo. Kłamcy jesteście! Jak widać, atmosfera na sesjach robi się coraz bardziej gorąca i to nie tylko z powodu pory roku. Szanowny panie, jeżeli nastąpiły jakiekolwiek naruszenia dóbr osobistych...